Witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej podsumowującej inwestycje na drogach wojewódzkich w powiecie wołoszyńskim. Bardzo serdecznie witam wszystkie zaproszone media. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą konferencję prasową. Dzisiaj akurat tematem jest to, co wydarzyło się od roku 2017, a mianowicie poprawa infrastruktury drogowej, ścieżek i chodników i oczywiście spraw związanych z pozyskiwaniem środków dzięki sejmikowi województwa wielkopolskiego. Zanim oddam głos tutaj panu marszałkowi, drodzy państwo, chciałbym w tym miejscu podziękować za wszelkiego rodzaju działania związane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Przemęt, za to, że mogliśmy się doczekać tego remontu drogi 305 na odcinku Solec-Mochy do końca miejscowości Mochy, jak i też dalej, moi drodzy, patrząc na projekt tejże inwestycji do granicy powiatu wolsztyńskiego, mówię o miejscowości Wieleń. Także bardzo dziękuję i myślę, że te działania naprawdę poprawiły i poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Podaję głos panu marszałkowi. No co jakiś czas staram się odwiedzać te przedsięwzięcia, te inwestycje, które są realizowane z udziałem pieniędzy samorządu województwa. No i tak między innymi tutaj padło również i na gminę Przemęt, czy w ogóle na powiat wolsztyński, który, co tu dużo mówić, jest znaczącym beneficjentem działań właśnie ze strony samorządu województwa. I bardziej mieliśmy jeździć po drodze, po tych inwestycjach, które są w trakcie realizacji. A tu pan wójt tak sympatycznie zrobił, że my się spotykamy tutaj. I muszę powiedzieć, że całkiem nieźle, dlatego że nie wziąłem czapki i tam na zewnątrz będzie mi pewnie trochę gorzej. Ale tak czy owak tam pojedziemy, więc będziemy to oglądali. Natomiast szanowni państwo, jeżeli już właśnie w tym momencie jesteśmy i rozmawiamy o tych sprawach, to trzeba powiedzieć, że modernizacja drogi numer 305, którą myśmy tak zawsze sobie tam uogólniając nazywali Mochy, granica województwa, ma swoją dłuższą już historię, bo od szeregu lat na ten temat trwały rozmowy i właściwie pierwsze prace planistyczne to się zaczęły chyba w 2010 czy może w 2011 roku. Natomiast prawda też jest taka, że możliwości finansowe jak zawsze były ograniczone, no i w związku z tym nie na wszystko starczało i pomimo, że już był taki moment, pamiętam bodajże w roku 2012-2013, że już właściwie rysowało się, że przynajmniej jeden etap będziemy realizowali, no to potem niestety środków zabrakło. Natomiast deklaracje padły. Deklaracje padły zdecydowanie, że jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla naszego całego regionu, no a szczególnie tutaj dla miejscowości położonych wzdłuż tej trasy i że trzeba z tym coś zrobić, dlatego że stan techniczny tej drogi był bardzo zły. Taka możliwość zrealizowania tego przedsięwzięcia stworzyła się w momencie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. No i jesteśmy na tym etapie, że możemy powiedzieć, że jeden z etapów, nie najdłuższy wprawdzie, ale bardzo ważny, wraz z mostem na kanale Obry został zrealizowany. Drugi odcinek przez Mochy aż Wieleń i do granicy powiatu jest w trakcie realizacji. Mamy również w zamiarze, czy w trakcie realizacji odcinek dalszy już na terenie powiatu leszczyńskiego w stronę granicy województwa, ale z tym w ostatnim czasie zaczęły być kłopoty, o czym zresztą za chwilę też powiem. Natomiast te dwa odcinki zrealizowane i w trakcie realizacji, no znacząco uważam, poprawiają sytuację, a sytuacja generalnie jest dynamiczna, no bo w trakcie jednej z wizyt, które tutaj miała miejsce, nie pamiętam, dwa lata temu, czy półtora roku temu, doszliśmy do wniosku, że odcinek z Solca do kanału też należałoby modernizować, bo jest w bardzo złym stanie, no i w tej chwili trwa tam proces projektowania i po uzyskaniu pozwolenia na budowę i nad tym będziemy się zastanawiali, czy da się to zrealizować.
Natomiast sytuacja na rynku wykonawczym w ostatnim czasie bardzo mocno się pogorszyła, zmieniła. Ceny gwałtownie rosną, no i firma, duża firma w końcu, która realizuje zadania właśnie na tym, na tej drodze, firma Budimex, w tej chwili o tym etapie przebiegającym przez powiat leszczyński mówi wyraźnie o odstąpieniu od realizacji tego przedsięwzięcia. A więc będziemy mieli kłopot, nowy przetarg i tak dalej, pewnie za inne pieniądze, no ale taka jest rzeczywistość i dlatego też chcę tylko uzmysłowić, że dobrze się planuje, pewne rzeczy się programuje, natomiast w trakcie realizacji wyskakują rzeczy nieprzewidziane, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Ale nie mamy mówić o kłopotach, o trudnościach, tylko mamy mówić o tym, co udało się zrobić. Tu widzę ładnie, już na prezentacji jest pokazane i sądzę, że Państwu tutaj o szczegółach i technicznych tego, co zostało zrobione, czy jest w trakcie realizacji, powiemy. Ja się tego nie podejmuję, bo się w ogóle na tym absolutnie nie znam i nie wiem. Wiem tylko, że asfalt jest czarny. Ale chcę również powiedzieć o tym, że nie tylko ta droga, dlatego że z satysfakcją muszę podkreślić, że bardzo dobrze rozwija nam się też uzgodniony już czas temu jakiś projekt dotyczący budowy ścieżek rowerowych we współpracy z miastem i gminą Wolsztyn. To jest program, który jest realizowany, tak mówiąc w uproszczeniu, pół na pół. Połowę pieniążków daje gmina, połowę pieniążków daje samorząd województwa, Wielkopolski Zarząd Dróg i w oparciu o tak zawarte porozumienie są realizowane zadania na terenie gminy Wolsztyn. Z dużą satysfakcją i to chcę podkreślić, zresztą o tym też opowiemy, bo to jest w kilku miejscach na terenie gminy, bo i tutaj widzimy, ale też i z drugiej strony Karpicko-Barłożnia. To są rzeczy, które się dzieją i dobrze, że się dzieją, aczkolwiek jak kiedyś tutaj byłem na terenie powiatu, jeszcze wtedy starostą był pan Janusz, jak tutaj koledzy i burmistrz Wolsztyna i wtedy wójt Siedlec zaczęli mnie zarzucać ścieżkami, potrzebami w zakresie ścieżek rowerowych, to moglibyśmy po prostu w tym województwie już nic więcej nie robić, tylko budować ścieżki na terenie powiatu wolsztyńskiego. I to jest dobry pomysł. Natomiast no, ja to zresztą nie mam nic przeciwko temu jako prawie że ziomek, no ale niestety musimy patrzeć przez pryzmat całego województwa i czy to się komuś podoba, czy nie. Radni niestety nie pozwolą mi na to, żeby wszystko koncentrować na terenie powiatu wolsztyńskiego, tylko każą jeszcze dbać o powiat kępiński, trochę kaliski, trochę złotowski i pilski. No i na tym to polega, ale mówiąc zupełnie poważnie, to jest zresztą założeniem samorządu województwa, a mianowicie równomierny rozwój naszego regionu, a więc inwestujemy pieniądze z jednej strony tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne, ale z drugiej strony uwzględniając również określony układ terytorialny, dlatego że no, nie możemy dopuścić do tego, żeby jakakolwiek część naszego województwa mogła czuć się w jakiś sposób zmarginalizowana i to też jest ten element. Przy drodze 305 to często służyło też jako argument, że nie możemy traktować akurat tego terenu po macoszemu, że to jest ważny trakt komunikacyjny dla rozwoju całego regionu i w związku z tym powinien być realizowany. Całe przedsięwzięcie, gdy na nie spojrzymy, ono może tak efektownie nie wygląda, ale gdy złożymy wszystkie odcinki, to będzie kwota prawie 100 milionów złotych. A więc jest o czym rozmawiać. To, co jest zrealizowane, łącznie z tym mostem, o którym mówiłem, to jest kwota 20 milionów. 25 milionów to, co jest robione w tej chwili mochy Wieleń. No a to, co miało być przedmiotem, zresztą już po przetargu, co Budimex nam od tego odstępuje, to jest kolejne 15 milionów. Odcinek Solca, na razie jeszcze nie wiemy, wstępnie mówimy, że to będzie ponad 10 milionów. A więc widzimy, że jak to się poskłada, to są znaczące pieniądze. No i dzięki temu, że są dostępne pieniądze unijne, wiele rzeczy udaje się zrobić. Natomiast perspektywa ta finansowa się kończy. Na temat nowej perspektywy wiemy niewiele. Życzmy sobie tylko, aby nadal w
nowej perspektywie po roku 2020 pieniądze z Funduszu Spójności na infrastrukturę drogową były dostępne, bo jeżeli ich nie będzie, to ten front inwestycyjny, który mamy dość mocno rozwinięty, będziemy musieli nieco ograniczać, dlatego że z pieniędzy własnych samorządu województwa aż na tyle przedsięwzięć nas nie będzie stać. Ale chodzi o to, żebyśmy byli dobrej myśli u progu nowego roku, wierząc, że nowa perspektywa po roku 2020, której negocjacje rozpoczną się, liczę, jeszcze w tym roku, przyniesie nowe rozwiązania i będziemy mogli myśleć o kolejnych inwestycjach. W uzupełnieniu wypowiedzi pana marszałka, faktycznie to, co zostało zrobione, skończyliśmy robotę w grudniu. Nie da się ukryć, że tam parę jeszcze rzeczy byśmy musieli poprawić, bo tak zaczęło funkcjonować, to nie do końca nam się to podoba, ale to jest jakaś kosmetyka. Realizacja inwestycji drugiego odcinka cały czas trwa i nie da się ukryć, że takim ważnym elementem tego naszego zadania będzie rozbiórka mostu w Wieleniu. Wykonany jest, jak pewnie Państwo się orientują, już bypass przy tym obiekcie. Czekamy na decyzję na użytkowanie. W piątek mamy kontrolę obowiązkową w celu uzyskania decyzji na użytkowanie i ruch przeprowadzimy po tym bypassie i z tego co pamiętam 200 dni na wykonanie nowego obiektu, rozbiórkę starego i wykonanie nowego obiektu. Do końca roku zakładamy, że 2019, że powinna ta inwestycja nam się zakończyć. Pan marszałek mówi o 12 milionach, 13 milionach na ten odcinek leszczyński, ale tak naprawdę musimy myśleć kategoriami kwoty na dzisiaj, to około 30 milionów. Myślimy o nowym przetargu i realizacji i kontynuacji tego zadania. Firma Budimex nam zrezygnowała z realizacji tego zadania, z konsekwencjami oczywiście, natomiast wykonała pierwszy krok, czyli uzyskała decyzję z RIDowską i wykonała dokumentację projektową i uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, także nam pozwala to tak naprawdę z dnia na dzień rozpocząć to zadanie. I ostatni, może nie po kolei, patrząc na kilometrację, ale ostatni, jeśli chodzi o ten rozpatrywany odcinek Solec, kanał północny Obry, jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji z RIDowskiej. Przyszłość pokaże, kiedy ta realizacja. I też potwierdzę tutaj słowa pana marszałka, w kooperacji z i przystąpieniu gminy Wolsztyn do programu budowy ścieżek rowerowych realizujemy dwa odcinki ścieżek i nie da się ukryć, że gmina, patrząc na program i na ilość tych wniosków złożonych, gmina Wolsztyn tutaj jest liderem w tym programie i pozyskiwaniu tych środków, a jednocześnie sama ze swojej strony dużo w tej materii buduje. Cieszę się, że dzisiaj możemy się tu spotkać przy tym jak gdyby końcowym etapie realizacji. To jeszcze, na to jeszcze przyjdzie czas, ale na tej dużej części, który dla naszego powiatu, a szczególnie dla gminy Przemęt jest bardzo ważny. Także to jest wielkie osiągnięcie samorządu województwa. Oczywiście i my to traktujemy też w kategoriach naszego sukcesu, bo zawsze żeśmy dążyli do tego, aby to powstało. Natomiast mówię, liczymy na to, na dalszą współpracę, ale przykłady już mamy. To, co będzie tu za chwilę pewnie pan burmistrz mówił o tym, o ścieżkach rowerowych przy drogach wojewódzkich. Naprawdę ta współpraca to jest coś, co daje wymierne efekty dla naszych mieszkańców i mam nadzieję, panie marszałku, że rubieże województwa wielkopolskiego. To jest też wizytówka, jak ktoś wjeżdża do naszego województwa i dobrze się pokazać z tej jak najlepszej strony. Oczywiście powiat kępiński, złotowski i to są też ważne powiaty, ale my jesteśmy tutaj lokalnymi patriotami, także panie marszałku, polecamy się na przyszłość, a pan jako osoba związana z naszym powiatem od wielu, wielu, wielu lat, myślę, że będzie nas w tym wspierał. Dziękuję bardzo. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę, bo te dwie ścieżki rowerowe to już się dzieje. W połowie tego roku planujemy oddanie tych inwestycji do użytku dla naszych mieszkańców, dla turystów. To dokończenie odcinka ze Starego Widzimia do Wroniaw. Inwestycja około 860 tysięcy, finansowana właśnie po 50%. I druga inwestycja
kierunku granic gminy Wolsztyn na północ, w kierunku do Nowego Tomyśla, Skarpicka, do Barłożni. Tu znacznie większa kwota, bo ponad 2 200 000 zł, również realizowana w tym układzie 50 na 50%. Także serdeczne słowa podziękowania, ale mimo wszystko prośba o jeszcze. Dziękuję. I myślę, że tak jak pan marszałek zaznaczył, że Wieleń jest nieobcy i właśnie sanktuarium, bo wiemy, jakim dużym tutaj, można powiedzieć, zainteresowaniem darzy pan marszałek to miejsce. Ja sądzę, że może w niedługim czasie marszałek przyjdzie do Wolsztyna i pojedziemy sobie rowerami z Wolsztyna do Wielenia tymi ścieżkami. Chciałem się podzielić tą troską, że sytuacja, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne w ostatnim czasie, czyli mówię o roku ubiegłym, no i właściwie no to, co w tej chwili prognostyk na ten rok, sytuacja jest bardzo zła. Ceny gwałtownie rosną, wykonawcy, którzy mają podpisane kontrakty wieloletnie, a najczęściej, jeżeli to jest projekt w systemie zaprojektuj i wybuduj, no to jest de facto kontrakt 3-letni, bo rok na przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń niezbędnych, no a potem 2 lata najczęściej na realizację. I tego typu kontrakty, one w opinii wykonawców w tej chwili się nie bronią. Kontrakty podpisane 2 lata temu absolutnie nie przystają do obecnego poziomu cen. I to, co w przypadku Budimex, mówimy o tej części już leszczyńskiej, Budimex woli zapłacić karę umowną, no bo zejście z budowy nie odbywa się bez konsekwencji. Tylko jest to obłożone karą. Wolą zapłacić karę, ale wycofać się z realizacji, bo wiedzą, że za te pieniądze tego niestety w obecnej sytuacji nie są w stanie zrealizować. I tu jest problem, bo raz, że to wpływa na czas realizacji inwestycji, no bo zanim się ogłosi nowy przetarg i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy świadomość, że nowy przetarg w tym wymiarze już nie odbędzie się za te pieniądze. To, co wspomniał tutaj pan dyrektor, jeżeli myśmy planowali, czy był podpisany kontrakt z Budimexem na ten odcinek tutaj o długości ponad 8 km na niespełna 13 milionów złotych, to w tej chwili szacujemy, że w nowym przetargu może to wyjść jeszcze raz tyle. I tu jest problem. Oczywiście województwo i ten budżet są dość optymistyczne. Województwo nie jest biednym i to trzeba wprost powiedzieć. Ale no, są możliwości, są granice możliwości. Przetargi na przykład rozstrzygane w ubiegłym roku, które każdy wychodził drożej, aniżeli wartość kosztorysowa, przyjęliśmy, że jeżeli wychodzi to drożej 30, nawet 40%, to my z budżetu województwa dołożymy, bo na tyle nas stać. Ale w kilku przypadkach najtańsza oferta była ponad 100% wartości kosztorysu i na to już nas stać nie było. I tu mamy problem. Zresztą ta sytuacja na drodze 305 z Budimexem nie jest jedyną. Takie sytuacje w innych częściach województwa też się pojawiają. Będziemy musieli na nowo ogłaszać przetargi, na nowo przygotowywać te inwestycje i wtedy może się okazać, że pewne rzeczy będziemy musieli ograniczać, bo po prostu nie wystarczy. Pytanie teraz jest, czy to jest trend stały, czy to jest po prostu sytuacja akurat no, jakaś tam wyjątkowa. Niektórzy analitycy twierdzą, że to się uspokoi i lada moment te ceny wrócą do poziomu wcześniejszego, ale czy tak faktycznie będzie, nie wiadomo. Z jednej strony odbieramy sygnały, że nasza gospodarka ma się znakomicie, że wszystko układa się super. Natomiast to pokazuje, że tak nie jest, że są określone problemy. To dotyczy dróg. Ja to samo obserwuję niestety również na inwestycjach kolejowych. Jest dokładnie ta sama sytuacja. Poważne firmy zaczynają mieć kłopoty. Wiem to z kolei tutaj z informacji z poszczególnych gmin, od wójtów, burmistrzów, że inwestycje na przykład komunalne, kanalizacyjne i tak dalej napotykają na ten sam problem. A więc z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, że samorządy po stronie dochodowej wyglądają w tym okresie nie najgorzej, ale rosną gwałtownie, rosną koszty.
I oby to, jak powiadam, nie była trwała tendencja, bo wtedy będziemy musieli się martwić, co, z czego rezygnować, co przesuwać na później. No a gdyby ta tendencja, jak powiadam, się nie potwierdziła, no to uda nam się zrealizować wiele, wiele rzeczy pozytywnych. Tyle.